Maksymilian Kolbe to nie tylko męczennik Oświęcimia, bo on był wspaniałym organizatorem klasztoru, ale też i on wielką uwagę zwracał na to, żeby nauka Kościoła katolickiego była czystą nauką. Teraz nauczanie Kościoła katolickiego jest zagrożone. Jan Dobraczyński napisał o świętym Maksymilianie, że nie kaźnią głodowego bunkra, ale ideą królowania Maryi należy mierzyć świętego Maksymiliana. Rzeczywiście był wybitnym mariologiem, był wspaniałym kapłanem, wykładowcą, ale przede wszystkim rycerzem Niepokalanych, który wszystkie siły położył na to, aby Królestwo Boże zaszczepić w ludzkich sercach. Sporo kryją jeszcze do tej pory archiwa, dlatego też ich kwerenda, przede wszystkim dziejów naszej parafii, duchowieństwa, pozwoliło też ukazać świętego Maksymiliana w tym świetle Zduńskiej Woli, kapłanów, jego wspaniałej rodziny z Dąbrowskich oraz z rodziny Kolbów i ukazać ich na tle ówczesnej Zduńskiej Woli, sytuacji społecznej, w jakiej się znaleźli. I wychodzi wtedy imponująca sylwetka świętego Maksymiliana, który wyszedł z polskiej rodziny przyciągniętej patriotyzmem i wiarą katolicką. Dzisiaj są trudne czasy, bo kapłani są szykanowani. Prawdopodobnie efekt jest też taki, że słabnie ilość powołań kapłańskich, zakonnych czy misyjnych. Może jakieś słowo takie zachęty do młodego człowieka, do którego prawdopodobnie nie jednego z tych ludzi Pan Bóg w swoje powołanie jednak kieruje, a może być ono po prostu nieodczytane. Czasy nie były łatwe i nie były łatwe również czasy świętego Maksymiliana. Trzeba wspomnieć, że gdy powstawał Niepokalanów, było tam tylko 2 kapłanów. Był to właśnie Maksymilian Kolbe i jego brat Józef. I potrafili zorganizować ten klasztor, zaprosić młodzież, która odpowiedziała na ten radykalizm świętego Maksymiliana i jego brata. I to wszystko zaowocowało tak wspaniałą ich pracą.